Siemanko widzowie, w kolejnym odcinku ze Żniw, tylko że nie u nas, mamy 11 lipiec. Wpadłem do Mateusza na odwiedziny i od razu Mateusz mnie zostawił i pojechał kosić rzepak, znaczy się rzepak kosić. Kolega Kuba, którego znacie z tego, ze żniw kukurydzy i z siewów kukurydzy, kupił sobie Lexiona i właśnie będzie Mateusza kosił rzepak i Mateusz pojechał zobaczyć, jak ten rzepak muci. I co miałem mówić, zastąpuję go. On tam, nie wiem czy widzicie, tam za górą, centralnie na wprost, dosłownie 2 km w jednej linii. Tam ma ten rzepak swój, kolega Kuba Wąski, tak zwany Wąski, Kuba, na niego mówimy Wąski właśnie. Ma tam mu kosić ten rzepak, no i pojechał skoordynować pracę co i jak. Nie posadził, mówi masz jeść, bo ja jadę. Ten rzepak zobaczyć, bo ma dzisiaj padać. Po godzinie 16 podobno i co miałem mówić. No i kosimy tu pszenicę patras, widzicie. No sypię konkretnie, powiem wam, że tu na górze jest fajna pszenica. W ogóle jesteśmy w Brzeźnie na usługach. I co? No i walczymy tu właśnie na usługach, tu ładne są pola, dobra, tu jest klasa ziemi. No i widzicie, jak wcześniej pszenica też jest, bo tu są góry. Wcześniej nawóz dany, azoty wcześniej dane były. Wcześniej azoty dane były, no i wcześniej się tu kosi. Tym bardziej, że na tych górach to przypiekło. Pogoda u nas dopiero gdzieś za tydzień, czyli gdzieś koło 17. Bo byłem w sklepie w Jędrzejowie po rzeczy do kombajnu, tam po uszczelkę, bo nam się znowu jeszcze poci, mamy to wymienić, gumki znowu na nowe założymy i uszczelnimy to jak należy, bo nam się tam leje, ten olej z pokrywy zaworowej, a nie chcemy, żeby nam się kombajn zapalił, żniwa, więc po prostu to musimy zrobić i mamy jeszcze uszczelnić tam kosz sitowy, bo jak widzieliście na jęczmieniu trochę się z niego sypało. No i co jeszcze miałem wam powiedzieć? No i do piktogramy przykleić i wypolerować kombajn do końca. Także na spokojnie się wyrobimy. Ja wam się mogę pochwalić, że dzisiaj obroniłem inżynierkę, tytuł inżynierski zdobyłem dzisiaj na uczelni w Kielcach z informatyki. Jestem teraz oficjalnie inżynierem informatyki. Specjalizacji systemu operacyjnego, czyli programowania i te sprawy. No i co jeszcze mogę wam powiedzieć? Wolne dzisiaj mam, czwartek, więc korzystam, cieszę się tym dniem. No bo jak mówię, udało się obronić, wielkie stresy przez 6 lat, mordowałem tą inżynierkę, ale suma summarum w końcu się udało. W końcu się udało to skończyć. Mucimy. Już niewiele zostało, jeszcze tam paseczek, tu paseczek. Myślę, że to będzie wszystko, jak tu się obrobimy. Na tym polu, to nie wiem, czy gdzieś jeszcze będzie koszone, czy nie będzie, nie mam pojęcia zielonego, bo to kosimy na usługach z Mateuszem tak naprawdę. Także Klas Mega 350 radzi sobie niesamowicie, no wydajność to ma około 15 ton ziarna na godzinę, podobno może wymucić, także no jest konkretnie. Chcę przyjadę tutaj na dół, bo będę sypał na razie. Klimy nie ma w kombajnie, bo się popsuła, ale Mateusz ma zrobić ją, także następne koszenie, jak będziemy kosili u Mateusza, to już pewnie z klimą, bo teraz mają przyjść deszcze znowu. Poniziutko, bo tu jest. Mają znowu przyjść deszcze,
teraz piątek, w sumie dzisiaj już od czwartku rozpoczynając. Dzisiaj od czwartku rozpoczynając ma padać do niedzieli, także gdzie tu wszędzie przestój, tu zaczęli już kosić pszenicę, witam z boku BGR kosi na dwa New Hollandy TX-y 60 chyba 8 oni mają, po 6 metrów header, także tam robota idzie zacnie. Tam też potężne pole pszenicy mają. Tu pole jest obecnie 7-hektarowe, ale zobaczcie jaka jest góra przede mną. Także teren jest dość górzysty. No i co, maszyna chodzi jak chce, jak należy i tak ma chodzić. Wiadomo, klas taki wygodny, ale to już trzeba mieć ze 100 hektarów, żeby się opłaciło w ogóle takiego kupić, jak ten Mateusza. Mateusz kupił go z myślą na usługi, tak jak widzicie, kosimy właśnie na usługach, plus swoje hektary, to ponad 100 ten klas kosi na spokojnie. 6 na godzinę lecimy tutaj, zaraz się zacznie lepsza pszenica, to będziecie widzieć, strat ziarna brak, także jest nieźle, no ogólnie maszyna chodzi jak ta lala, no co mogę wam jeszcze powiedzieć, tak jak mówiłem, pszenica Patras tu jest podobno, my ją będziemy chcieli też siać, będziemy brali ją od Mateusza do siewu. Tam się sypie jak szalone do zbiornika. Będziemy sypać z rana na przyczepę. 3 przejazdy na tym odcinku. Góra, dół i jest pełny zbiornik. Także no... Podobno 7 to co najmniej tu daje, nie? No ale widać po łanie jaki jest. Że nierówny jest ten łan przede wszystkim tu w tym dołku, bo tu jest już piaszczysta ziemia, wypaliło. Słońce wypaliło. A tutaj ten... A tu na górze... Jest dobra klasa ziemi, nawet widać przodłanie przy samej drodze. Jest piękna, piękna ziemia, no i pięknie tam sypie, bo pszenica gęsta jak nie wiem. Wszystko śmiga, pięknie zagarnie łan. I się leci. O, zobaczcie, tu się łan zaczyna fes. Trzeba zwolnić do 5 na godzinę, bo tak się kotuje w ślimaku. Pięknie się kotuje. A kombajn z APS-em to dnie niemiłosiernie. To jest 350, nie wiem i nie pamiętam ile ona ma koni, ale wiem, że trochę ma. 200 bodajże 70, bo 250 ma, na pewno ma koni mechanicznych tutaj. Jak szalone. 4,5 metra jest tu kosa. Ciut więcej jak w bizonie. Tylko, że nie ma porównania co do wydajności między bizonem a tym. A megą przecież. Mówię, cały czas 6 na godzinę w tej pszenicy. Realne 2 hektary na godzinę przy tej wydajności kombajnu właśnie, to idziemy pełnym, można powiedzieć, potencjałem tutaj w zbożu. Cały pełnym potencjałem praktycznie idziemy w zbożu. 15-16 ton ziarna na godzinę to łykamy.
jak tam panie? A, jeszcze sieką. Jeszcze sieką? No tam. Co? Za 10 minut 15 minut zaszło. Aha. No, zrobiłem 3 przejazdy. W sumie 2 przejazdy, to co wysypałem, no i teraz ten. Niech się rozsypie. I idzie jak złe, chłopie. Nie dosypywałem mu, tylko leciałem z tematem jak szło. Tam z drugiej strony mu się nie wysypało. Nie, no, żebym widział. Bardzo dobrze! Będzie czy jeszcze? Wejdzie na ten czym ciepłe to? Wejdzie! Dobra, jedziemy. Zium. Widziałeś jak wycentrowane? Dobra, jedziemy. Trzymaj się. Nie jedzie nic z tyłu? Że mógł się nawinąć tutaj. Żebyś do mnie nasypał do tyłu. No, do chałupy. Czy do tego? Ujebałem mu przyczepę. Akurat skwetem. Akurat to co w zbiorniku było. Weszło. Jak znalazł? Powiedzieliśmy, no. Zostało mu te 4 przejazdy i wjeżdża do mnie. Aha. No jakby wiesz, nie kościł, to może zdążyć jeszcze do siebie. Jakby nie chciał kościć. Nie, pytałem się, mam jechać 3 działki jeszcze mi zostało. Tak? No gdzie jest? Co będzie jeszcze kościół? No wracam się na Brzezno, pszenica. To jeszcze jednak jest. Na działki w stronę brzegu. No. To jeszcze jednak jest. Deszczyk. Ale chmura przyszła. Sypiemy to i trzeba przykryć przyczepę. Ja idę już na zewnątrz. Zobaczcie co się dzieje jako... Jaka ta bomba idzie, żeby tornada nie było jakiegoś. Kurwa. Trzeba wleźć na przyczep, ale jebie. Pioruna. Zawiązać ją.
czekaj, wiąże jeszcze. Zaskoczył chyba. Dawaj. Kurwa, ale podwiewa. Jak zadowoleni z plonu? Czemu? Susza majowa ubiła, nie? Jakby nie susza, to co innego. Na razie. Dobra, to pojedę za tobą, to daj mi tylko drona. No, wyschnie. Wziąłem po borówkę jeszcze. Mateusza borówkę biorę. Oj. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy w dalszej części odcinka. Co prawda dzisiaj jest już 15 chyba. Zaraz wam sprawdzę. 16 lipiec. Bo co? Ciągle pada u nas. Byliśmy już kosili. Mamy dzisiaj wtorek, a widzisz po pierwszym części odcinka nagrywane, no byłem we czwartek. Było ciepło. Kombajn sobie stoi. Zrobiłem drążek obiegów. Wejdę wam pokażę. Ogólnie jesteśmy właśnie po burzy. Dość srogiej. Zobaczcie, jak zboże, jak pszenica już poczerniała, nie? No w oczach czarnieje. Jest, powiem wam, że jest tragedia. Ten klej po tej... Po tym zostaje, po tym, jak to się mówi. Po tej taśmie. O! Woda tu stoi. Chciałem header domalować dzisiaj, a tu widzicie pada. Ale za to biegi są zrobione, jak Bóg przykazał. Teraz nie ma problemu z wchodzeniem. O. Ostatnio w pierwszym odcinku był duży problem, że nie wchodziło to jak należy. No i tak, chciałem tu popowiadać parę rzeczy, co tu się jeszcze działo. Tak z doskoku coś robiłem. Gumowce sobie wziąłem, bo chcę się przejść, pokazać wam pszenicę. Tą mościstą, jak ładnie wyglądała, aczkolwiek teraz po tych opadach dość poczerniała mocno. No z tego względu, że no spadło sporo tego deszczu, no. Żeby was nie skłamać, z soboty na niedzielę była straszna tutaj, straszna nawałnica. 50 litrów spadło, się wylało w miarce, no to ponad 50 litrów spadło. Koło mam tu ściągnięte. Nie wiem, czy zauważyliście na pierwszym odcinku ze żniw, że ono się tak wolno kręciło. Ależ z tego względu, że jest łopatka oberwana. No i mamy ją spawać też. Razem z podsiewaczem z koszem sitowym. Chłodnice wydmuchałem wszystkie jak należy, bo są tu dwie. Bo wiele osób pyta, jak jest układ chłodzenia zrobiony, no to tu są dwie do siebie spięte chłodnice. I co jeszcze? Tu wam pokażę. W tym miejscu jest tu pęknięcie. Musimy pospawać, a tu jest taka dziurka. I przez to się sypie zboże. No i musimy tą
zaspałać. Ej, tak to wygląda. Jeszcze mam filtr paliwowy, może go spróbujemy założyć do bizona. Ze Scania jest od kumpla, od znajomego Józia. On nam tu uszczelniał te tą pokrywę nam prostował, bo jednak była krzywa i z tej pokrywy się lało. A co, moi drodzy, chciałem wam powiedzieć. Zobaczcie, jak czernieje pszenica, już jest pokulosiała. Pokulosiała jest, ale już się robi czarna. Te było pryskane na grzybówkę i zabieg już puszcza, bo już tak wchodzi grzyb na ziarno. Widzicie takie końcówki czarne. Jak ma tu nie zarastać? Jak już teraz w lipcu znowu spadło 100 litrów prawie wody. Są gdzie niegdzie odbicia. Takie kawałki pszenicy zielone się trafiają. Jest to pszenica tutaj Dubaj. Trochę mała obsada była zasiana jak na nasze ziemię, bo zasiałem 160-170 kilo. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć, że nie było za to pszenica z centrali, to też inaczej to wyglądało. No. Idziemy na pszenicę Wilejkę, z której byłem bardzo zadowolony z tego, jak wyglądała. Obsada była zrobiona tak, jak należy. To 180 kg na hektar było zasiane. To jest 90 arów pole całe. Ścieżka są odbicia, no ale co? Też z niej się już gnój robi. Też się już z niej gnój robi. Zobaczcie, co się tu dzieje. Masakra jest jakaś, nie? W ścieżkach są odbicia, standardowo. Ona już pokulosiała też. Każdy dla niej deszcz kolejny będzie destrukcyjny, jakby nie patrzeć. Widzicie, tu jest cała linia odbicia. Tu. Każdy deszcz dla tej pszenicy będzie destrukcyjny. I będzie coraz bardziej dostawała już, niestety nie ma teraz na to wpływu. Co dalej się tu przejdę, sobie gumowce założyłem. O, widzicie, tu było zaraz zasiane 170 kg na hektar, to według normy wysiewu to chyba było 360 ziaren na metr kwadratowy. Ona tu jest dojrzała wszędzie już, no. Wszędzie jest dojrzała. No to jesteśmy tak naprawdę 4-5 dni od tego koszenia. To gdzieś na początku odcinku, no i od tamtego czasu, między sobotą a niedzielą. U kumpla Mateusza, którego był kombajn, praktycznie już jest po żniwach, bo 70% plonu zostało wybite przez grad i niestety. Niestety jest tragedia i co tu dużo mówić, moi drodzy. Żniwa jeszcze chyba gorsze niż rok temu, bo rok temu padało, się nie dało skosić, ale było co kościć, a teraz po tych gradach, ulewach, no to jest tragedia. No na szczęście u nas trochę przeszło bokiem, na Szewcach jest gorzej, u Stacha, że to nie wiem jak tam będzie, niektóre zboża, bo tam dosłownie zleje jak taki pas, jakby tornado przeszło. Pokażemy wam, jak będziemy kosić żytko, jak to wygląda. I powiem wam, że no jest nieciekawie. Widzicie, ciągnika nie ma. Ciągnik jest uteście na ulicy. Koszę mu tam kosiarką bijakową. Łąki 7 hektarów tam ma. Pojechałem, kosiłem ostatnio w sobotę, no bo się nie dało kosić ani nic, także jeszcze wam pokażę filtr, jaki chcę zastosować do paliwa. Znowu nałożę sobie kamerkę. Wam pokażę szybciutko jeszcze. O, mam tutaj. O, jest podstawa filtra. Jest wyjście też. M14 tutaj jest gwint. Tu jest pompka ręczna. Też można przepompować filtr. Jeden zaślepiony. To jest pompka, to też będzie leciało. Tu jest wejście, tu jest wyjście. No i tylko pod podstawę dopasować. No i tak to wygląda. I tak. Talerzówki jeszcze nie testowaliśmy, bo nie było kiedy po prostu.
No bo non stop dolewa. I co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Jest kupę roboty. Ja idę na urlop chyba od piątku już. Także mam nadzieję, że będziemy kościć. Dzisiaj jest wtorek. Zapowiadają pogodę. Jak będzie pogoda, to będziemy działać. No i tyle mogę wam powiedzieć. Chcielibyśmy też przetestować leżówkę. Może jutro się nagra. Jutro będzie pogoda, ale też przy kombajnie chcieliśmy porobić, żeby było już gotowe wszystko. No i tak to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie z czasem, tak naprawdę, moi drodzy. Tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę i suba. My się żegnamy. I będziemy się widzieć w następnym odcinku. Także na razie.